10. Piramida w Rapie. Jest to zbudowane na początku XIX wieku mauzoleum, mieści się w Rapie, niewielkiej mazurskiej miejscowości. Zostało zaprojektowane przez nieznanego architekta i pełni rolę miejsca pochówku baronów z pruskiego rodu Fahrenheit. Piramida została zbudowana w sposób nawiązujący do egipskich piramid i był to zabieg celowy, ponieważ właściciel majątku, na terenie którego została zbudowana, wyjątkowo cenił sobie architekturę egipską. Mauzoleum do lat 90. pozostawało zapomniane, ulegało naturalnej degradacji i kilkukrotnie zostało rozszabrowane. Największa dewastacja miała miejsce w roku 1945 i była dokonana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Jednak w latach 90. nastąpiła pierwsza renowacja piramidy. Następna renowacja miała miejsce w roku 2018 i właśnie dzięki temu zabiegowi budowla odzyskała dawną świetność. 9. Krzywy Las. Jest to pomnik przyrody o powierzchni niemal 2 hektarów, znajdujący się w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim. Miejsce to zawdzięcza swoją nazwę Krzywy Las charakterystycznym zdeformowanym sosną rosnącym na tym obszarze. Na terenie lasu takich drzew jest około 100. Do dzisiaj trwają dyskusje na temat tego, z jakiego powodu drzewa posiadają tak niecodzienny kształt. Najprawdopodobniej zostały ukształtowane w taki sposób celowo przez człowieka, a stało się to poprzez obcięcie koron kilkuletnich drzew i pozostawienie na każdym pniu wyłącznie jednej gałęzi, która po czasie zaczęła piąć się pionowo w górę. Sosny pomimo swojego wieku są stosunkowo niskie, nie ma wśród nich takiej, której wysokość przekroczyłaby 15 metrów, co jest szczególnie dziwne, ponieważ wiek drzew oceniany jest na niemal 100 lat. 8. Piramida w Krynicy. Mówimy o Krynicy w powiecie krasnostawskim w województwie lubelskim. Nieopodal tej miejscowości znajduje się wzgórze o wysokości 290 metrów porośnięte lasem, a na szczycie tego wzniesienia możemy podziwiać tak zwaną wieżę ariańską. Jest to budowla na planie kwadratu zwieńczona piramidą o wysokości około 15 metrów. Budowla pełni funkcję mauzoleum, została zbudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak dlaczego właściwie została zbudowana? W XVI wieku w Polsce na wskutek reformacji religijnych wydzieliły się nowe grupy wyznaniowe, m.in. tzw. Bracia Polscy, czyli grupa stanowiąca jeden z najbardziej radykalnych odłamów religijnych w Polsce w tym okresie. Właśnie do tej grupy wyznaniowej należał ówczesny podkomorze Chełmiński. Miejscowa ludność odmówiła pochowania go na katolickim cmentarzu, dlatego musiał on zlecić wykonanie innego miejsca do pochówku. Mauzoleum wykonane zostało z kamienia uzupełnionego cegłą, jest częściowo otynkowane, posiada wewnętrzną kryptę, a do środka prowadzi otwór zabezpieczony kratą. Piramida posiada również drugie wejście, które być może prowadziło niegdyś do niedostępnych dzisiaj ukrytych pomieszczeń piwnicznych, jednak nie ma co do tego całkowitej pewności. 7. UFO w Emilcinie. Jest to właściwie zaledwie pomnik, jednak upamiętnia on dość niecodzienne oraz kontrowersyjne zdarzenia. Pomnik mieści się w miejscowości Emilcin w województwie lubelskim. To właśnie nieopodal tej wsi nad pobliską Polaną w roku 1978 miało miejsce rzekome zaobserwowanie statku powietrznego UFO przez jednego z mieszkańców miejscowości. Rolnik wracając przez las swoim wozem konnym ujrzał na drodze dwie niewielkie istoty. Miały oliwkowo-zielone twarze, skośne oczy i wystające kości policzkowe. Ich ciała pokrywał czarny kombinezon, odsłaniający tylko twarze i dłonie, zaś ich palce połączone były błoną. Istoty według rolnika weszły na jego wóz, przejechały z nim na pobliską polanę, gdzie czekał już na nie niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Istoty zaprosiły mężczyznę do środka, przeprowadziły na nim krótkie badania, a następnie puściły go wolno. Historia może wydawać się wyjątkowo nieprawdopodobna i po prostu zmyślona, jednak dziwny statek z oddali widzieli rzekomo również inni mieszkańcy miejscowości. Czy zdarzenia miały miejsce, czy historia jest wymyślona, tego nikt nie jest w stanie zweryfikować, jednak na upamiętnienie relacji rolnika został postawiony niewielki pomnik, który do dzisiaj możemy podziwiać. 6. Kratery Morasco. Nieopodal Poznania mieści się niezwykłe miejsce, rezerwat meteoryt Morasco. Około 5000 lat temu w tym rejonie spadł meteoryt, pozostawiając po sobie do dziś widoczne ślady w postaci kraterów. Pierwsze ślady meteorytów znaleziono w tym miejscu w 1914 roku. Znaleziony okaz ważył ponad 77 kg. Od tego czasu systematycznie znajdowane były nowe okazy. Ich łączna waga przekroczyła już ponad 1000 kg. Na terenie rezerwatu znajduje się kilka kraterów. Jest tam również ścieżka dydaktyczna przybliżająca zagadnienia dotyczące odnalezionych kamieni. 5. Małe organy myśliborskie. Jest to pomnik przyrody nieożywionej, a dokładniej bazaltowy czop wulkaniczny z widocznymi ciosami słupowymi. Znajduje się na wzgórzu Rataj, około kilometra od wsi Myślibórz w województwie dolnośląskim. Wzniesienie zbudowane jest z bazaltu, młodej skały wulkanicznej.
Gorąca i płynna magma przebiła się z głębi ziemi, wykorzystując pęknięcia na linii starego uskoku, dzięki czemu wydostała się na powierzchnię jako lawa. Miało to miejsce około 15 milionów lat temu. W skale widoczna jest tak zwana oddzielność poprzeczna, jest to efekt stygnięcia lawy. Zakrzepła lawa stworzyła słupy o średnicy do 30 cm, długie i wysmukłe. W części środkowej słupy są prawie pionowe, bliżej partii zewnętrznych nachylają się nieznacznie. Oprócz tego pomnika przyrody na zboczu wzgórza Rataj znajdują się również ślady wczesnośredniowiecznego grodziska oraz szczątki zamku z XIII wieku, co sprawia, że lokalizacja jest wyjątkowo ciekawym miejscem do odwiedzenia. 4. Zamek Krzysztopór. Województwo świętokrzyskie, miejscowość Ujazd. Znajdują się tam ruiny największego zamku, jaki kiedykolwiek wzniesiono w Polsce. Rezydencja powstała w latach 1627-1644 dla Krzysztofa Opalińskiego, jednego z przywódców opozycji magnackiej przeciw Władysławowi IV i Janowi Kazimierzowi. Obiekt nigdy nie został w pełni ukończony, zbudowany został w stylu włoskim i był największą budowlą pałacową w Europie przed powstaniem Wersalu. Od strony północnej przylegały do zamku ogrody również utrzymane w stylu włoskim, a sala jadalna w wieży miała ponoć szklany strop, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybami. Obiekt o cechach architektury typu Palazzo in Fortezza składał się z trzech podstawowych części. Zespołu pałacowego z zabudowaniami gospodarczymi, z założenia obronnego z fortyfikacjami typu bastionowego i z założenia ogrodowego. Do budowy fortyfikacji wykorzystano głównie kamień oraz cegłę. Świetność zamku jednak nie trwała długo, bo zaledwie 11 lat. Podczas potopu szwedzkiego całość została zniszczona i splądrowana. Obecnie pałac ma status stałej ruiny, jednak jest ruiną o znacznym stopniu zachowania, stąd jest bardzo interesujący do zwiedzania. 3. Kopce Kujawskie. W okolicach Izbicy Kujawskiej, miejscowości położonej niedaleko Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim, znajdują się skupiska grobowców. Są one pozostałością kultury polgarskiej, czyli kultury neolitycznej, której początki datowane są na rok 4600 przed naszą erą. Właśnie w okolicach Izbicy Kujawskiej grobowce znajdują się w trzech miejscowościach: w Wietrzychowicach i Sarnowie, dość rozległe nekropolie, oraz w Gaju, pojedynczy megalit. Grobowce zbudowane są z głazów, których masa dochodzi nawet do kilku ton. Ich wielkość stopniowo maleje w miarę zwężania się grobu ku zachodowi. Długość całego obiektu może dochodzić nawet do 100 metrów, a szerokość podstawy do nawet 8-10 metrów. Szacuje się, że do budowy średniej wielkości obiektu tego typu potrzebna była ziemia o masie dochodzącej do 600 ton oraz masa kamieni przekraczająca 200 ton. 2. Góra Świętej Anny. To najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 metrów nad poziomem morza. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie. Na górze znajduje się również bazylika oraz sanktuarium z relikwiami świętej Anny Samo III. Jednak góra jest górą tylko z nazwy, w rzeczywistości jest wzniesieniem i to dość ciekawym. W trzeciorzędzie na przełomie paleogenu i neogenu od 15 do 27 milionów lat temu na terenie całego Śląska tworzyły się setki wulkanów. Ruchy górotwórcze, czyli napieranie na siebie płyt tektonicznych, powodowały liczne naprężenia w skorupie ziemskiej. Właśnie dzięki temu dochodziło do pęknięć i do wydobywania się lawy na powierzchnię. W ten sposób powstały wulkany. Właśnie taki wulkan powstał około 25 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Góry Świętej Anny i to właśnie ten wulkan uformował kształt tego wzniesienia. Tworzący się stożek wulkaniczny złożony był z naprzemianległych warstw lawy i tufu, podobnie jak dzisiejszy Wezuwiusz. Miliony lat erozji zaowocowały zmianą miejscowego krajobrazu, jednak patrząc na klasztor widoczny na szczycie, to co naprawdę widzimy, to zabudowania znajdujące się na szczycie wulkanu. 1. Ślęża. To najwyższy szczyt masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 717,5 metrów nad poziomem morza. Masyw nie należy do wysokich, jednak robi duże wrażenie, wyrastając z rozciągającej się wzdłuż równiny. Masyw jest też wyjątkowo interesującym miejscem turystycznym. Przyciąga on zwiedzających z kilku względów. Z powodu swojej historii, interesujących szlaków, niecodziennych widoków, rzadkiej roślinności, śladów osadnictwa sprzed ponad 10 tysięcy lat przed naszą erą oraz licznych legend i aury tajemniczości. Wokół szczytów Ślęży do dzisiaj znajdują się pozostałości kamiennych rzeźb kulturowych oraz kręgów. Góra była miejscem kultu pogańskiego, którego początki sięgają okresu 700 lat wcześniej niż narodzenie Chrystusa. Od wieków góra uważana jest za górę magiczną i od wieków zastanawiano się, dlaczego wyrosła na płaskim terenie.
Niegdyś okoliczna ludność głosiła, że było to skutkiem odwiecznej walki dobra ze złem, że niegdyś w miejscu góry znajdowały się bramy do piekieł, a aniołowie zasypali je kamieniami. Dzisiaj wiadomo, że góra powstała na skutek procesów geologicznych, jednak w dalszym ciągu jest miejscem tajemniczym i jak najbardziej godnym odwiedzenia. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się odcinek, nie zapomnij zaobserwować nas na Instagramie i na Facebooku.